Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zmienić ustawienia opcji Swing indywidualnie dla każdej ze ścieżek. Intro! Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Selfmade Tips, jak co wtorek o 18:00. I kłaniam się oczywiście niezmiernie nisko, witając was w kolejnym odcinku serii, w którym pokażę wam, jak ustawić swing indywidualnie dla każdej ze ścieżek. Jest to tyle istotne, moi drodzy, że parę razy już się zdarzyło, że kilka osób do mnie pisało, więc jest jakieś grono ludzi, którzy nic o tym nie wiedzą, a taka funkcja oczywiście istnieje. Zanim jednak przejdziemy do tego, to ja z miłą chęcią pokażę oczywiście, na czym polega sam swing. Gdzieś tam już chyba o tym wspominałem, ale dla przypomnienia nigdy nie zaszkodzi. Sprawdźmy sobie taką prostą pętlę perkusyjną, którą złożyłem sobie na szybko przed nagraniem odcinka. Jasne, ona może cieszyć, ona może być przyjemna, ale możemy dążyć też do uzyskania innego charakteru i do tego służy właśnie opcja swing. W krótkich, żołnierskich słowach, co ona robi? Ta oto funkcja, moi drodzy, biorąc dla przykładu, ale stopę, tak? Ta funkcja powoduje, że niektóre z tych uderzeń są po prostu przesunięte w czasie i to są te, które występują na krokach parzystych, czyli na przykład tutaj mamy na kroku czwartym w ćwierćnucie, tutaj mamy na przykład, moi drodzy, też na kroku czwartym, ale tutaj mamy też na przykład na kroku drugim i to też na kroku czwartym, czyli to są te nuty, które będą synkopowane, przesunięte w czasie o wartość, którą ustalamy właśnie pokrętłem swing. Zobaczmy sobie. Versus wersja bez. W zależności od tego, na jakim charakterze nam zależy oczywiście, no to taki efekt możemy sobie tutaj uzyskać. Ja zazwyczaj oscyluję gdzieś w granicach połowy, jeżeli zależy mi na tym efekcie, natomiast jak uzyskać taki indywidualny swing, indywidualną wartość parametru swing dla każdej ze ścieżek? Oczywiście mamy tutaj trzy ścieżki, na których ten parametr swing możemy użyć w mniejszym lub większym stopniu, że on się sprawdza. Najwięcej mamy tych synkopowanych nut jednak mimo wszystko w hi-hecie. Natomiast spróbujmy sobie ustalić indywidualną wartość tego parametru dla każdej ze ścieżek. Mamy tutaj, moi drodzy, taką zakładkę jak Range Tool i tutaj jest sekcja Time. Jeśli dobrze się przyjrzycie, macie na niej gałkę Swing i ona oczywiście służy temu, aby ustalić, jaki procent zmiksowania tego swingu będziemy tutaj mieli. W krótkich żołnierskich słowach ponownie oznacza to, że możemy sobie ustalić indywidualną wartość tego parametru, który przekręciliśmy sobie tutaj, ustawiliśmy w tamtym miejscu. Spróbujmy w takim razie troszeczkę pokombinować i ja być może zostawiłbym swing dla stopy, natomiast być może pobawiłbym się swingiem dla hi-hatu. No i zobaczmy, jaką to wniesie dla nas zmianę. Oczywiście jak skręcimy ją do zera, to prawdopodobnie hi-hat będzie tego swingu pozbawiony, ale zerknijmy jeszcze. I rzeczywiście tak jest. Tak jak słyszycie, hi-hat jest zupełnie niesynkopowany, natomiast kick oraz werbel mają tę synkopę właśnie. Spróbujmy sobie ustalić mniej więcej tyle procent na hi-hacie. Może to być pomocne o tyle, że przede wszystkim pamiętajmy, że perkusista to jest też człowiek i nie każde uderzenie będzie dokładnie w tym samym momencie. Oczywiście są też tacy perkusiści, którzy potrafią takie cuda, natomiast jest to zdecydowana mniejszość. I spróbujmy teraz, moi drodzy, ustalić sobie jeszcze swing dla werbla. On oczywiście jest synkopowany tylko w tym miejscu, ale tak czy inaczej ustawmy. Et voilà, gotowe. Moi drodzy, jeśli jeszcze nie słyszeliście o tej funkcji, to od tej pory możecie już z niej korzystać świadomie, w pełni wiedząc, do czego służy i z czym jest skorelowana tak naprawdę. Także to tyle ode mnie na dziś. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja jestem oczywiście Bonifacy, a to było kolejne Selfmade Tips, w którym myślę, że pokazałem wam całkiem przydatny trik. Jeśli znajdziecie chwilę, zapraszam także na inne moje media społecznościowe, na Facebooka, SoundClouda, Instagram po Backstage Selfmade Beats. Wbijajcie na Patronite, aby wspierać moją twórczość na kanale. Oczywiście wbijajcie też do sklepu z gadżetami Selfmade Beats i nie zapominajcie dołączać do facebookowej grupy Selfmade Beats, gdzie wspieramy się, aby rozwijać nasze muzyczne zainteresowania. Wszystkie potrzebne linki są oczywiście w opisie. Dzięki raz jeszcze za uwagę, trzymajcie się ciepło i cześć!
Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeśli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zostaw suba i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.